Dzień dobry, dzień dobry z mojej łazienki. Witam się z Wami w nowym Daily Vlogu. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj będę nagrywać. A co? Już jakiś czas temu był ostatni vlog, więc czas najwyższy to zmienić. Zabieram się teraz właśnie za moją poranną pielęgnację, później zrobię sobie włosy i dokończę wszystko. A, słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki. Muszę zrobić trochę rzeczy takich, no wiecie, związanych z pracą i nie tylko. A później mam w planie wyjazd do Galerii Mokotów, ponieważ tam znajduje się ta przerobiona nowsza Zara. Wiecie, ta, w której znajdują się już te nowe kasy. Jest miejsce, w którym znajduje się bielizna, cały dział z butami. No i właśnie ten dział z butami najbardziej mnie interesuje, ponieważ niedługo mamy wesele, a ja potrzebuję buty. Mam pewną koncepcję, jak chciałabym, żeby cały ten mój look wyglądał, i tak naprawdę właśnie potrzebne mi są buty. I wiecie co, ostatnio byłam w Arkadii, ale okazało się, że tam Zara jest zamknięta. Pojechałam do Galerii Młociny i znowu tam okazało się, że tych butów, które ja bym chciała, nie ma. Więc stwierdziłam, że dobra, to jest dobra wymówka na to, żeby pojechać do Galerii Mokotów. Bo ja praktycznie, powiem Wam szczerze, się tam w ogóle nie zapuszczam, to jest strasznie daleko ode mnie. Więc pojadę, zobaczę, czy uda mi się kupić te buty. Przy okazji chciałabym wejść też do kilku sklepów, a między innymi do butiku Diora. Bo jeśli jeszcze nie wiecie, to w Galerii Mokotów jest jedyny właśnie taki butik Diora, kosmetyczny, bo też rozglądam się tam za kilkoma rzeczami. W ogóle kończy mi się trochę kosmetyków makijażowych i będę musiała je wprowadzić do mojego makijażu i zrobić małe zakupy. Już ja to widzę, te małe zakupy. No, także szykuję się, ogarniam. O, matka jakaś krypa mnie złapała. Szykuję się, ogarniam i lecimy z tym dniem. Zobaczcie, co my tutaj dzisiaj mamy. Douglas Trendy, czy Trendy Douglas. Pięknie to wygląda. Jest stanowisko marki Lancome i można sobie tutaj przebadać skórę. O, zobaczcie. Ale widzę, że jest też marka Caudalie, którą uwielbiam. Zaraz sobie zrobimy małą rundkę i zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego się dzieje. Zobaczcie, kochani, pojawiła się odświeżona seria z resweratrolem. Serię, którą bardzo, bardzo lubię od marki Caudalie. I w niej znajdziecie najnowszy roślinny kolagen. Warto przetestować, bardzo fajne formuły, delikatne zapachy. Refile, tak jak tutaj widzicie, bezzapachowy krem pod oczy. Świetna, świetna seria. Musicie to zobaczyć. To jest maska, tutaj właśnie dostępna na stanowisku marki Caudalie, która idealnie sprawdzi się w pielęgnacji, bo najpierw trzeba zmyć skórę, nałożyć pielęgnację, później maseczkę i wszystkie substancje aktywne wchłoną się w skórę. Wygląda obłędnie. No i liczę na to, że pojawi się w sprzedaży. Myślałam nad tymi, ale wiecie co, już taki oklepany jest ten wzór, wszyscy takie mają. Ten nie za bardzo. I jeszcze zobaczymy te. Ewentualnie na te się zdecyduję właśnie z tą kokardką. Te są piękne, ale niestety spadają mi z pięt. Mimo tego, że mój rozmiar. A znowu 37, za małe i cisną. Czas na lunch i oczywiście dzisiaj sushi oraz choya. Moja ulubiona. Proszę, proszę, Massimo zamówił sobie zupkę z owocami morza na ostro.
A sushi wyjątkowo jemy dzisiaj w Tokio sushi, między innymi dlatego, że właśnie jesteśmy w Galerii Mokotów. A na zakupach jest nasze sushi, czas się zabrać za jedzonko. Piątek jest piątek. Tak, piątek to jest piątek i trzeba zjeść sushi. O! No dobrze, słuchajcie, ostatecznie wybór padł na te buty, bo okazało się, że bez skarpetek idealnie trzymają te paseczki tutaj napięcie, więc rozmiar 38, pipeta, ta już chodzi, mi tu jęczy, więc rozmiar 38 będzie dla mnie idealny, 37 za małe, ale te właśnie na gołą stopę sprawdzają się super, kosztowały 199. Także buty na wesele, misja zakończona sukcesem. Czy wy to widzicie? Czy widzicie? Kolejna tura pięknych grzybów, tym razem od naszego szwagra. Piękne, cudowne podgrzybki, które zaraz będę ogarniać. I maślaki, które mam już gotowe. No i znowu będzie gotowanie, mrożenie i wszystko, co się da, robienie z grzybami. Pomyślałam sobie, że będę kontynuowała ten wczorajszy vlog. Między innymi dlatego, że mam dobre samopoczucie, będzie więcej materiału, trochę do was pogadam, trochę inne treści się pojawią, coś innego, żeby to czasami, wiecie, też tak wyszło, że jest barwnie i kolorowo. Ale słuchajcie, mój dzisiejszy dzień zaczął się po prostu genialnie. Przyjechały do mnie dzisiaj z samisieńkiego rana dziewczyny, Magda Meg oraz Chris, którą też już doskonale znacie. Cieszę się w ogóle niezmiernie, że dziewczyny wreszcie się poznały i myślę, że fajnie też zaczęła się ta znajomość, ponieważ słuchajcie, nagrywałyśmy dzisiaj z rana nowego reela. Wrzucę wam tutaj teraz małe przebitki. Tak się uśmiałyśmy, tak się upłakałyśmy. W ogóle już dawno, słuchajcie, nie płakałam ze śmiechu, jak to właśnie dzisiaj było z dziewczynami. I w ogóle cieszę się niesamowicie, że wpadają mi czasami do głowy, naprawdę, uwierzcie mi, głupie pomysły. A dziewczyny są chętne, żeby to realizować i zawsze powiedzą tak. I nie trzeba ich naprawdę długo namawiać na to, żeby coś zrobić, żeby zaszaleć. Bo tak naprawdę, słuchajcie, życie jest krótkie i trzeba się śmiać, trzeba sobie żartować, trzeba się wygłupiać, trzeba mieć poczucie humoru, trzeba z tego życia korzystać, a nie być takim po prostu starym, zrzękniętym, narzekającym człowiekiem, który funkcjonuje na świecie po to tylko i wyłącznie, żeby funkcjonować. No nie, bo nie o to w życiu chodzi, kiedyś mogłabym nawet rozwinąć wątek na ten temat. Chyba wydaje mi się, że przychodzi taki czas w naszym życiu, że mamy taką świadomość siebie samych, taką inną dojrzałość emocjonalną. Wiemy, co chcemy w życiu robić, co chcemy osiągnąć, jak to chcemy robić i się w tym spełniać. I im jesteśmy starsi, tym bardziej dostrzegamy, że życie nam po prostu ucieka. Tak, to jest chwila, moment, więc warto z niego korzystać i warto je wykorzystywać na własny sposób, własnymi decyzjami i nie tylko. I powiem wam, że po prostu dałyśmy czadu dzisiaj z dziewczynami. Bawiłyśmy się fantastycznie. Łączenie pracy właśnie z dobrymi ludźmi, z dobrym samopoczuciem, z humorem, z pomysłami. To jest to. To jest to, co ja zawsze chciałam robić. I cieszę się niezmiernie, że mam wokół mnie tak wspaniałych ludzi i dziewczyny, które po prostu zgodziły się, żeby zrobić to, co zrobić. Więc nagrałyśmy dzisiaj świetny materiał. Trochę nam czasu to zabrało, ale dzisiaj jest też piękna pogoda i stwierdziliśmy z Masą, że nie będziemy siedzieć w domu i robić obiadu i jeść, gotować, tylko właśnie wyjdziemy na jakiś obiadek do jednej z naszych ulubionych restauracji i wykorzystamy to, że mamy ostatnie, można powiedzieć, dni lata. Tak naprawdę zaraz zrobi się już typowo jesiennie, więc korzystamy. W drugiej części dnia chciałabym trochę innych rzeczy zrobić, poza tym muszę złożyć tego reela i wysłać go jeszcze dzisiaj dziewczynom, także trochę pracy, ale przyjemnej pracy. No i zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie się działo, także zapraszam na kontynuację. We'll be right back.
proszę, jaka piękna biedroneczka. O tak. Także obiadek dzisiaj jemy w cicha woda. Ja mam kotlet schabowy z pire i z kapustą. A Massimo wziął dla siebie polędwiczki w sosie grzybowym i opiekane ziemniaczki. Same pyszności. A ja stwierdziłam, że dzisiaj zrobię rogaliki ze śliwkami, już w takim trochę jesiennym klimacie. Nie wiem, co mi tak naszło. Więc słuchajcie, podsmażam sobie na masełku śliwki, które zaraz zrobią się miękkie. Dodam do nich też rodzynki i będę je przekładać na ciasto francuskie. No i zobaczcie, jak wygląda to moje nadzienie do rogalików. Posypałam śliwki jeszcze cukrem brązowym, dodałam oczywiście rodzynki, zrobiły się mięciutkie, wytworzył się taki pyszny sosik. I teraz muszę poczekać chwilę, aż wystygną mi te śliwki i będę dodawać je na ciasto francuskie. Tak wygląda moje pokrojone ciasto i od razu Wam mówię, ja nie umiem robić ciasta francuskiego, więc kupuję już takie gotowe ciasto francuskie. Teraz będę odrobinę wykładać tutaj śliwki sosem i po prostu to zwijać w taki rogalik. Tada! Wiecie co, to nadzienie, te śliwki z rodzynkami, z cukrem. To jest tak dobre, można to jeść samodzielnie. Bardzo proszę, rogaliczki wstawione do piekarnika. No to czekamy, aż się upieką. Tak wyglądają moje rogaliki 15 minut później. Słuchajcie, zorientowałam się, że nie mam cukru pudru, więc stwierdziłam, że posypię je cynamonem. Zobaczymy, jak będą smakowały. Przekładam je teraz do mojej pięknej, kryształowej misy, którą dostałam od Magdy Meg. I takie będą słodkości. Wieczorna pielęgnacja zrobiona. Przygotowałam sobie właśnie melisę. O, Max ogląda jakiś mecz w telewizji, a ja zaraz będę sobie oglądać dokument na HBO Max na temat influencerów. Podobno bardzo ciekawy. Zobaczymy, o co tam chodzi. Więc mogę wykorzystać tą chwilę, ale odpisałam właśnie na większość Waszych komentarzy pod ostatnim moim vlogiem. Straszne tam się pojawiło, słuchajcie, oburzenie. Moje oburzenie w tym vlogu to jest nic, ale to, co się tam w niektórych komentarzach zadziało, to i wiecie co, zanim jeszcze sobie zacznę oglądać ten dokument na HBO Max, to mam już tutaj przygotowany mój dziennik wdzięczności i myślę, że wpiszę sobie do tego dziennika wdzięczności też między innymi to, co dzisiaj się działo, bo był to naprawdę super dzień, super spotkanie z dziewczynami, w ogóle fantastyczny poranek. Ale też między innymi chyba podziękuję tym osobom, które, za te osoby, które tak bardzo się o mnie martwią i piszą mi komentarze, że czas najwyższy poszukać sobie normalnej pracy, żeby nie było tego oburzenia mojego, wiecie. No strasznie się te osoby o mnie martwią, no i skoro one się martwią i wiecie, dają mi takie dobre rady, z których pewnie powinnam skorzystać, ale nie skorzystam, bo tak naprawdę ja też mam normalną pracę i mam firmę, mam działalność, mam drugi biznes, a to, co wy tutaj widzicie, to co te osoby widzą tutaj w tym ułamku tego wszystkiego na moim kanale czy w moich mediach społecznościowych, to tak naprawdę jest ułamek tego, co się w moim życiu dzieje i wiecie, no może one nie wiedzą, że to, co ja robię tutaj na YouTubie, czy robię gdzieś w mediach społecznościowych, to nie jest wszystko, co ja robię w moim życiu. Więc ja sobie dzisiaj wpiszę do tego mojego dziennika, właśnie między innymi podziękuję za takie osoby, które dobrze mi radzą bez mojej prośby o to, żeby mi poradziły. A tak na poważnie, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że prowadzę takie dzienniki wdzięczności od początku tego roku. Gdzieś przeczytałam, że to jest bardzo fajna sprawa, bo między innymi dostrzegam, przez prowadzenie takiego dziennika dostrzegamy wszystkie dobre rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i możemy dostrzegać właśnie w takich najmniejszych, najbardziej nieoczywistych rzeczach wdzięczność.
A dzięki temu, że będziemy dziękować i będziemy wdzięczni za to, co mamy w naszym życiu, to nasze życie też będzie inaczej wyglądało. I powiem wam, że to jest prawda. Jeśli chcecie zmienić podejście do waszego życia, do was samych, jeśli chcecie zacząć w ogóle od czegoś, od coś, co sprawi, że i wy będziecie lepiej funkcjonować i lepiej się czuć, to zacznijcie prowadzić właśnie taki dziennik wdzięczności. I wiecie, co jest ciekawe? Że jako dzieci kiedyś prowadziliśmy takie pamiętniki. Podejrzewam, że dziewczyny, które są w moim wieku lub też są starsze, na pewno pamiętają te czasy, kiedy właśnie jako młode dziewczyny prowadziłyśmy takie pamiętniki i spisywałyśmy sobie zawsze w tych pamiętnikach, co tam się w ciągu dnia wydarzyło. Te wszystkie nasze uczucia, emocje można było przelać na papier i czuliśmy się wtedy lepiej, bo mieliśmy wrażenie, że właśnie to, co w nas gdzieś tam siedzi, przelaliśmy na ten papier. Nawet nie trzeba było rozmawiać z drugą osobą, ale właśnie można było te emocje w jakiśkolwiek sposób przekazać. I to też sprawiało, że później po takim, wiecie, wyrzucie tych swoich emocji, czuliśmy się lepiej. I takie właśnie prowadzenie takiego dziennika to jest coś podobnego. Rzeczywiście można sobie wrócić do na przykład kilka miesięcy wstecz i zobaczyć, przeczytać, za co byliśmy wdzięczni, albo nawet wrócić sobie kilka dni wcześniej, kiedy miał się gorszy dzień i zobaczyć, za co dziękowaliśmy. I naprawdę zmienia się to podejście w naszym życiu. Bardzo się zmienia. Kiedy pokazałam pierwszy raz, nawet chyba na moim Instagramie, że prowadzę taki dziennik, to ktoś się mnie zapytał, czy to mi w ogóle coś daje. No słuchajcie, daje i to naprawdę bardzo dużo daje. Polecam wam spróbować. Zacznijcie sobie prowadzić taki dziennik. Ja nie mówię, że musicie to robić wieczorem, czy na przykład robić to rano. Każdy znajdzie dla siebie odpowiednią porę wtedy, kiedy ma czas, i wypisać sobie po prostu w zeszycie wszystko to, co było dobre tego dnia, za co jesteście wdzięczni, za co chcecie podziękować, i zobaczycie, ile tego naprawdę będzie. Jak zmieni się wasze podejście do waszego życia, wasze nastawienie do tego, co macie i co możecie mieć. Ja oczywiście jak zwykle się rozgadałam, więc to tylko tak na zakończenie tego vloga. Muszę wam powiedzieć, że jestem wdzięczna za ten dzisiejszy dzień i za wczorajszy dzień i za każdy dzień mojego życia i za to, że mam taką pracę jak mam, że robię w życiu to, co robię, jestem szczęśliwa, otaczam się cudownymi ludźmi, czuję się spełniona, czuję się dojrzała. I to jest po prostu niesamowite. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas.